Pawilon Czterech Kopuł to dzieło Hansa Pelciga, twórcy modernizmu w nowoczesnej architekturze niemieckiej początku XX wieku. Dzisiaj wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ten pawilon Czterech Kopuł po roku 1954 pełnił inną rolę niż do zakończenia II wojny światowej. Był przede wszystkim wytwórnią filmów fabularnych we Wrocławiu. Kiedy w roku 1954 wytwórnia rozpoczęła swoją działalność, zaczęli tu przyjeżdżać przede wszystkim młodzi reżyserzy, ludzie, którzy debiutowali. To takie nazwiska jak Stanisław Lenartowicz chociażby, jak Sylwester Chęciński. Pojawiali się znani reżyserzy, uznani jak Andrzej Wajda. Roman Polański robił tu udźwiękowienie Noża w wodzie. No i Jerzy Wojciech Has i jego wielkie dzieło, rękopis znaleziony w Saragoście. Magia tego miejsca to ludzie. Wspominany wielokrotnie, znany, wybitny Zbigniew Cybulski. Zespoły filmowe, Andrzej Wajda, jego Popiół i Diament. Ślady tej świetności to kostiumy, jak choćby te kostiumy z filmów Jerzego Wojciecha Hasa, z lalki czy z rękopisu znalezionego w Saragoście. To właśnie kostium Zbyszka Cybulskiego. To już bez mała 57 lat istnienia Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. To ponad 460 filmów, które na trwałe wpisały się w dzieje polskiej kinematografii. Ale niestety przyszły złe lata, lata 90., rok 2007, który omal nie zakończył działalności Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Jednak czas nie stoi w miejscu. Rok 2009, pojawia się Zbigniew Rybczyński z ideą stworzenia na terenie wytwórni nowoczesnych studiów produkcji obrazu cyfrowego. Pomysł ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, również w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Zatem wytwórnia dostała od losu nową szansę. Przez wiele lat marzyłem o powstaniu gdzieś na świecie ośrodka, rodzaju instytutu zajmującego się sztuką tworzenia nowoczesnych filmów. Marzyłem o miejscu, w którym można by zarówno nauczać i uczyć się, przeprowadzać eksperymenty, badania, jak i w praktyce tworzyć nowatorskie filmy. O miejscu, w którym spotykaliby się technolodzy i artyści, mający do swojej dyspozycji nie tylko najnowocześniejsze narzędzia dostępne obecnie na świecie, ale także warunki i atmosferę, aby tworzyć nowe technologie i gdzie powstawałyby nowe koncepty, nie tylko sztuki filmowej. Jestem bardzo szczęśliwy, że moje marzenie spełnia się w Polsce. I to właśnie tutaj, w tym niezwykłym miejscu, gdzie nadal unosi się duch sławnych filmów tutaj stworzonych. Trudno byłoby sobie wyobrazić lepszą lokalizację do realizacji tego zamierzenia. Nasza instytucja znajduje się w pobliżu kilku wyższych uczelni, na których jest największa w Polsce ilość studentów. Liczymy, że wśród studentów, pracowników naukowych oraz absolwentów tych wszystkich uczelni znajdziemy wielu pasjonatów i wizjonerów, przyszłych twórców, odkrywców, wynalazców i naszych współpracowników. Studio filmowe, które tutaj budujemy, będzie wyspecjalizowane w produkcji tzw. efektów specjalnych. Chcemy przedstawić koncept realizacji całego filmu pod jednym dachem, który niedawno udało nam się wyreperować. Bez żadnej postprodukcji, z udziałem stosunkowo małej ekipy. Tutaj będziemy wytwarzać pejzaże, nieba, miasta, obrazy świata. I w tych obrazach będą grać aktorzy. Większość ludzi kojarzy efekty specjalne z filmami typu science fiction. Tymczasem już od wielu lat w wielkich produkcjach filmowych jest coraz więcej niezauważalnych dla widzów efektów specjalnych. Wynika to z faktu, że wiele lokacji zdjęciowych, na których powinna się rozgrywać akcja filmu, są albo za drogie, albo z wielu powodów niedostępne dla ekipy, albo po prostu nie istnieją. Do tego typu efekty specjalne nie ma na razie właściwego określenia.
Chodzi w gruncie rzeczy o tworzenie obrazów, które składają się z wielu warstw, osobno filmowanych i następnie łączonych ze sobą. Nawet w największych studiach na świecie proces ten odbywa się w bardzo drogim i czasochłonnym procesie postprodukcji. Jak współgrają ze sobą ostateczne efekty w kolejnych ujęciach, można dopiero ocenić w czasie montażu, długo po zakończonych zdjęciach. W naszym studio będziemy te wszystkie procesy przeprowadzać w czasie rzeczywistym. Twórcy i uczestnicy realizacji filmu będą mogli widzieć i oceniać końcowy rezultat swojej pracy w kontekście całości tworzonego materiału. W trakcie filmowania kolejne ujęcia będą montowane na ostatecznym, końcowym master film. W tradycyjnym filmowaniu wszystkie elementy obrazu muszą fizycznie istnieć przed obiektywem. Nowoczesna technologia daje nam możliwość wytworzenia przekonującej iluzji rzeczywistości, stworzonej od zera w studio. Ma to nie tylko wielkie znaczenie dla kosztów produkcji filmu, ale przede wszystkim otwiera to zupełnie nowe możliwości twórcze. Nie jesteśmy ograniczeni wieloma elementami, które nas limitują w rzeczywistym świecie. To tylko od twórców zależy, czy zastosowane efekty specjalne stworzą świat bajki, czy wierny w szczegółach realizm. W naszym studio będziemy realizować filmy za pomocą elektroniki i komputerów. Mija 27 lat, kiedy Japończycy przedstawili światu swoje niezwykłe osiągnięcie naukowo-technologiczne High Definition, czyli wideo wysokiej rezolucji i związany z tym nowy standard telewizji. Jakość techniczna obrazu, lepsza od jakości obrazu na negatywie filmowym, umożliwiała także produkcję filmu. Jednak przez prawie 20 lat filmowcy na całym świecie nie odnosili się z entuzjazmem do niezwykłych nowych możliwości twórczych, jakie daje ta technologia. Bali się jej jak diabeł święconej wody. Na szczęście epoka ta jest już za nami. W tym na razie roboczym pomieszczeniu jest zgromadzony unikalny sprzęt, który jeszcze nikt na świecie poza naszym studiem nie posiada. Jest to system umożliwiający nagrywanie filmu i jego obróbkę w nieskompresowanym systemie czterokanałowym w 10 bitach. System ten zapewnia produkcję obrazów filmowych w najlepszej, możliwe dzisiaj do osiągnięcia jakości technicznej. Widzimy też tutaj początki High Definition. To jest pierwsza digitalna maszyna na jednoinczową taśmę, która została zbudowana w 1993 roku. Do dzisiaj ta maszyna działa. Na jednej z taśm mamy pierwsze realizacje zrobione ćwierć wieku temu, na samym początku High Definition, w technologii jeszcze analogowej. Chciałbym pokazać jeden z pierwszych w historii tej technologii elektroniczny film. Był to właśnie test zrealizowany w 1986 roku. Muszę w tej krótkiej prezentacji pominąć wiele szczegółów technicznych. Sercem systemu jest niezwykłe urządzenie Ultimate, zbudowane w Kalifornii przez Petro i Paula Vlahos, które w czasie filmowania umożliwia nakładanie nowej warstwy obrazu na uprzednio nagrany materiał. Ten proces można kontynuować bez końca. Jakość tego nałożenia jest tak dobra, że w powstającym materiale jakikolwiek ślad tego procesu jest zupełnie niewidoczny. Posiadamy też najlepszą dostępną obecnie High Definition kamerę oraz specjalnie dobrane obiektywy. Nie ma obecnie lepszej optyki.
Mamy zamiar wprowadzić wiele dalszych zmian i usprawnień w dostępnych technologiach i sprzęcie, które obecnie istnieje. Największą różnicę wynikającą z zastosowania elektroniki w stosunku do tradycyjnego filmu powoduje fakt, że kamera i cały system zsynchronizowanych urządzeń jest właściwie jednym wielkim komputerem. A każdy komputer jest zarządzany programem komputerowym, który można napisać tak, jak się pisze na przykład książkę. Trzeba tylko nauczyć się nowego języka. Do komputera można też dodawać nieskończoną ilość urządzeń, które w dodatku można samemu zbudować. Ten fakt zupełnie zmienia możliwości tworzenia i produkowania filmów. Lista możliwych tematów i zadań, nad którymi nasz zespół twórczy złożony z artystów, technologów może pracować, jest teoretycznie nieskończona. To tylko zależy od talentu i wyobraźni pracujących tu ludzi, a właściwie od ich stosunku do życia i pracy i oczywiście od realiów ekonomicznych, ale to osobny temat. Umiejętność pisania kodu komputerowego nie jest obecnie traktowana na równi z umiejętnością zwykłego pisania. Język komputerowy jest współczesnym odpowiednikiem języka pisanego, który w poprzednich epokach umożliwił zdefiniowanie, opisanie i stworzenie niezwykłych odkryć i dzieł ludzkości. O wiele większy potencjał ma nowy język, który zaledwie na przestrzeni ostatnich 50 lat spowodował zupełne przeobrażenie naszej cywilizacji. Ale ten język jest nadal w fazie raczkowania i szczerze mówiąc obserwuję, że trochę dziwaczyje. Niepokoi mnie sposób podejścia do tego nowego języka przez środowiska humanistyczne. Trudno mi zrozumieć, dlaczego uczenie programowania nie jest wprowadzone w pierwszej klasie szkoły podstawowej na równi z nauką opanowania pisania w języku ojczystym. W naszym studio musimy spróbować ten błąd naprawić. Programowanie jest traktowane obecnie jako tajemnicza umiejętność uprawiana przez cybernetyków, programistów, generalnie technologów. Podczas gdy oni z kolei nie zdają sobie w pełni sprawy, że ich kody przewracają świat do góry nogami. Nie wyobrażam sobie dziedziny ludzkiej działalności albo jakiegoś ludzkiego marzenia, które nie mogą stać się tematem programu komputerowego. Ale na razie twórcami są wyłącznie technolodzy, którzy piszą dzieła poruszające pralki, samoloty, maszynki do parzenia cappuccino i na przykład interfejs typu Windows 7, przed którym codziennie zasiadają humaniści, drapiąc się po głowie. Jestem przekonany, że arcydzieło XXI wieku powstanie w języku programowania. Za pomocą tego języka można stworzyć coś, co będzie miliony razy bardziej złożone, prawdziwsze, niezwykłe i odkrywcze niż to, co można napisać w książce. Ale to nie trafiło jeszcze do świadomości humanistów. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie arcydzieło powstało tutaj, w tym studiu, we Wrocławiu. W trakcie budowy studia kompletujemy naszą ekipę realizatorską. Znaleźliśmy już kilku entuzjastów. Wśród nich są studenci, wykładowcy i absolwenci Politechniki Wrocławskiej. Mają szansę zostać współczesnymi artystami. Może już nimi są, tylko o tym jeszcze na razie nie wiedzą. Czeka ich ciężka praca, gdyż muszą zapoznać się z historią sztuki. Mamy też dwóch absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, a wśród nich na razie jedyną kobietę. Ich także czeka ciężka praca. Muszą nauczyć się programować. Liczymy, że wkrótce do naszego grona dołączą kolejni śmiałkowi. Zasady są jasne. Wszyscy, którzy będą pracować w naszym studio, mam na myśli główną grupę twórczą, będą musieli programować. Przyszłość WSTW to przede wszystkim profesjonalizacja zawodowa związana z procesem kształcenia przyszłych specjalistów w zakresie szeroko rozumianych multimediów. Obecnie znajdujemy się w połowie realizacji pierwszej fazy projektu uruchomienia studia filmowego oraz zdobycia i przeszkolenia pierwszej kadry i zespołu. Drugą fazą będzie organizacja szkoły, ściśle związanej z naszym studiem.
czasie, kiedy każdy z nas jest uczestnikiem niezwykłej eksplozji nowych form komunikacji i nowych form ekspresji artystycznych, jesteśmy w stanie przy zastosowaniu dostępnej w naszym studiu technologii wypełnić specyficzną lukę istniejącą w tych dziedzinach na pograniczu edukacji politechnicznej i artystycznej. Koncepcja budowlana Zuzanny Stasiurki, absolwentki Politechniki Wrocławskiej, zakłada zaadoptowanie pomieszczeń wentylatorni Wytwórni Filmów Fabularnych na potrzeby zaplecza dydaktycznego, w którym znajdować się będą sala projekcyjna mieszcząca około 50 osób, laboratoria grafiki komputerowej, małe atelier studia filmowego, w której na bieżąco będzie można realizować krótkie materiały zdjęciowe, jak również część zaplecza socjalnego, które będzie sprzyjać twórczej i domowej atmosferze. Już od ponad 40 lat w robieniu filmów częścią przygody artystycznej i naukowej jest także tworzenie unikalnych konstrukcji mechanicznych. W czasie, kiedy Stanley Kubrick i Douglas Trumbull przystąpili do realizacji Odysei Kosmicznej, a w ślad za nim George Lucas do Wojen Gwiezdnych, na początku nie było w Hollywood wielu entuzjastów ich pomysłów. Wszyscy wątpili, że ktokolwiek popłacze się w kinie, gdy kamery będą sterowane za pomocą silników i komputerów. A jednak to ich pomysły zmieniły Hollywood i historię kina. Dzięki wprowadzeniu silników sterowanych komputerowo można było wielokrotnie powtórzyć ten sam ruch kamery i za każdym razem sfotografować inne warstwy obrazu złożone z obiektów w różnych skalach. Na przykład połączyć miniaturowe dekoracje albo modele statków kosmicznych z aktorami. Mimo upływu wielu lat i pojawienia się na rynku gotowych urządzeń sterujących ruchem kamery, nazywamy to motion control, wykonywanie tego typu efektów jest związane z wieloma ograniczeniami. Poza tym w dalszym ciągu takie techniki są stosowane w zaledwie kilkunastu bardzo wyspecjalizowanych studiach na świecie i należą do najdroższych usług produkcji filmowej. W naszym studio będzie działał specjalny system sterujący ruchami kamery. Właściwie całe studio będzie jednym wielkim motion control. Za jego pomocą będzie tworzony cały film. W zautomatyzowany sposób będzie można łączyć dowolne skale fotografowanych obiektów oraz w tworzonych obrazach poruszać się kamerą na nieograniczonych fizycznych dystansach. Nie będzie przestawiania kamery do kolejnych ujęć. Nie będzie też operatora kamery ani wózkarza. Wszystkie procesy będą sterowane komputerem. Dane o pozycji kamery będą automatycznie przekazywane komputerom produkującym graficzne elementy obrazu. Twórcy filmu, za pomocą kilku stosunkowo prostych software'ów, umożliwiających wizualizację od pomysłu poprzez wszystkie etapy produkcji, będą w stanie zaprojektować i zrealizować swój cały film. I have no literary interests, but am made of literature. Taką metodą 20 lat temu na pierwszym analogowym systemie High Definition został zrealizowany ten film. The other day I read the following story. There was a cleric with a voice so sweet and so beautiful that all. Wszystkie ujęcia były zbudowane z wielu warstw obrazu. Czasami było ich kilkadziesiąt, czasami kilkaset. Wszystkie warstwy obrazu były filmowane na blue screen i nakładane na siebie w czasie rzeczywistym przy użyciu analogowego Ultimate. Wszystkie efekty oraz cały film był montowany w trakcie filmowania, bez żadnej postprodukcji. Not the voice of a man, but of the devil. Sztuka medialna jest realizowana za pomocą nowych narzędzi, które każdego dnia pojawiają się jak grzyby po deszczu. Artyści biorą te gotowe urządzenia w swoje ręce i po zapoznaniu się z często niezrozumiałą instrukcją obsługi biorą się do dzieła. Za pomocą kolorowych guzików i pokręteł, za pomocą software'ów ściąganych z internetu, z reguły nikt nie ma pojęcia, kto jest ich autorem. Artyści tworzą nową sztukę i mówią, że się w ten sposób wyrażają. Najczęściej przyjmują postawę krytyczną wobec osiągnięć współczesnej cywilizacji. Ze szczególnym upodobaniem biją na alarm
ostrzegając ludzkość przed zagrożeniami, które zdaniem artystów wynikają z błyskawicznego tempa rozwoju naukowego i technologicznego. To jest błędna, hipokrytyczna postawa, typowa dla ludzi nieposiadających wiedzy. Tak jak naukowcy i technolodzy, współcześni artyści powinni aktywnie uczestniczyć w procesie ulepszania świata, w dziedzinie sztuki. Proces ten powinien polegać na tworzeniu wizji przyszłości, na wzór ich kolegów z okresu renesansu, którzy byli artystami, technologami i naukowcami. Ściany korytarzy i głównej hali zdjęciowej będą wypełnione dziełami sztuki, zarówno współczesnej, jak i z ubiegłych epok. W gruncie rzeczy kontynuujemy ten sam proces, który obecnie realizują i w przeszłości realizowali inni. My tylko mamy inne i lepsze narzędzie. Szczególnie inspirująca wydaje mi się stara sztuka. Ludzie w przeszłości mieli te same marzenia co my. I często potrafili je lepiej niż my wyrazić. Oglądając stare obrazy, należy je oglądać w kontekście realiów czasów, w których były tworzone. Trudno w tych obrazach znaleźć brud, błoto, wrzody i brzydotę, którą twórcy byli otoczeni na co dzień. Starzy mistrzowie potrafili stworzyć piękną wizję przyszłości świata, w którym my obecnie żyjemy. Wydaje mi się, że umiejętności tworzenia takiej wizji brakuje we współczesnej sztuce. Są ludzkie zajęcia, w których czas pracy nie może być limitowany 8 godzinami. To za krótko, aby cokolwiek odkrywczego zrobić. Ludzie lecący na księżyc nie mogli wrócić o 5 do domu. Tak jak neurochirurg nie może przerwać operacji mózgu, gdyż na stole czeka na niego obiad. Musimy tu stworzyć atmosferę domu, rokokowego laboratorium, zaczarowanego ogrodu, z którego nie będzie się chciało wejść przed świtem. I znaleźć ludzi gotowych na wyruszenie w dosyć długą podróż. Jedyną nagrodą będzie możliwość uchylenia drzwi, za którym jest świat, w którym jeszcze nikt nie był przed nimi. Thank you.